Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to trędowaty. Nieraz już w jednym słowie mówiliśmy o tym słowie trędowaty w różnych kontekstach, ale dzisiaj modląc się tym słowem, które zawsze jakoś bardzo mocno dotyka mojego serca, kiedy dzisiaj modliłem się tym słowem, to na jeden z aspektów to słowo mnie nakierowało, o którym wcześniej jakby dużo nie myślałem, a mianowicie o tym, że trąd zaraża. Wiecie, że w czasach Jezusa trędowaci musieli mieszkać poza skupiskami miast, musieli dawać jakiś sygnał przed sobą słyszalny, który by mówił o tym, że trędowaci się zbliżają, bo trąd był właśnie chorobą zaraźliwą i nieuleczalną. I w odniesieniu do życia duchowego mamy do czynienia właśnie z tym, że zarażamy trądem. To znaczy, pamiętacie może o tym, że katechizm mówi o grzechu cudzym, czyli naszej odpowiedzialności za grzech drugiego człowieka. A często jest też tak, że nasza słabość nie jest tylko sprawą naszą i błahą, ale potrafimy naszymi słabościami sprowadzać na złą drogę innych ludzi, na drogę tych słabości. I to jest coś w rodzaju trądu, którym zarażamy. Więc warto może w tym kontekście zobaczyć dzisiaj siebie w tych przestrzeniach, w których jesteśmy trędowaci i zobaczyć, czy przypadkiem nie zarażamy innych. Niech nas szczerze i błogosławi w tej odważnej refleksji Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia i do usłyszenia jutro.